Wiadomości z Małopolski. W Małopolsce funkcjonuje ponad 1200 jednostek OSP. W Brzeznej odbył się jubileusz 30-lecia powstania lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody tego święta rozpoczęły się od mszy świętej. Następnie, w czasie uroczystego apelu, przyznane zostały liczne odznaczenia. Marszałek Witold Kozłowski wręczył 3 złote odznaki honorowe województwa małopolskiego, Krzyże Małopolski oraz brązową nagrodę Polonia Minor. Szanowni Państwo, rozpocznę od wyrażenia słów wielkiego podziękowania, ale też uznania i wdzięczności dla tych, którzy 30 lat temu odważyli się powołać Ochotniczą Straż Pożarną w Brzeznej. W tym czasie też, moi drodzy, uczestniczyliście w bardzo wielu zdarzeniach. Często ratowaliście mienie, często ratowaliście zdrowie nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale też często wyjeżdżaliście przecież do zdarzeń poza naszą gminą. Były też przypadki takie, że ratowaliście ludzkie życie. I za to też bardzo, bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy przez te 30 lat z poświęceniem wykonywali te niełatwe zadania, bardzo serdecznie dziękuję. Obchody jubileuszu przyniosły niepowtarzalne doświadczenie również dla młodych strażaków. W czasie uroczystości odbyło się ślubowanie oraz pasowanie członków młodzieżowej drużyny pożarniczej.